Dzień dobry, znajdujemy się w serwisie firmy Korbanek. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać przegląd małego Arbosa serii 2000. Jak widzimy, Korbanek bierze udział również w akcji Zima. Wspomagamy firmy odśnieżające serwisem. Mamy też tu, wczoraj trafił do nas na serwis ciągnik Kubota, dosyć egzotyczny, na usunięcie wycieku oleju, który został już, naprawa została zrealizowana. Ale to tyle o tym ciągniku, bardziej skupimy się na Arbosie. No to zaczynamy. Myślę, że pierwszą czynnością, którą wykonamy, będzie spuszczenie oleju z silnika. Jak widzimy, dostęp do korka oleju jest bardzo prosty. Nie trzeba nawet kłaść się pod ciągnik. Wszystko możemy wykonać z pozycji klęczącej. W trakcie, gdy zlatuje olej, możemy już sobie zdemontować filtr oleju. Mimo tego, że ciągnik ma pług śnieżny i ramkę od tego pługa, która przechodzi przez cały ciągnik, dostęp do tego filtra jest bardzo prosty. Widzimy, nawet nie potrzeba dużo siły, jeśli zostały odpowiednio dokręcone filtry. Czekamy chwilkę, aż zleci olej z puszki, się nie znajdował. Po demontażu starego filtra należy dokładnie wyczyścić jego gniazdo, tak aby w nowym filtrze już nie było zanieczyszczeń ze starego oleju. I od razu założymy sobie nowy filtr, który jest dostępny na naszym sklepie. Jednak najpierw należy o-ring posmarować świeżym olejem silnikowym, tak aby później był jego łatwiejszy demontaż przy kolejnym przeglądzie. Wkręcamy filtr z powrotem na swoje miejsce. Musimy pamiętać o tym, żeby filtry dokręcać tylko i wyłącznie ręką, tak aby nie uszkodzić gwintu, ale należy to zrobić odpowiednio mocno.
że filtr mamy założony. Jako, że olej jeszcze zlatuje w międzyczasie, przy każdym przeglądzie należy sprawdzić, czy wszystkie opaski na wężach i innych przewodach są dokręcone tak, aby powietrze zanieczyszczone nie dostawało się bezpośrednio do silnika, tylko przez filtr powietrza. Sprawdzamy po kolei wszystkie węże. Również te od płynu chłodzącego. Co byśmy mieli? Korek wlewu oleju znajduje się pod zbiornikiem paliwa. Jednak nie jest to aż bardzo utrudnione, żeby się do niego dostać. O, jak widzimy, w międzyczasie już zdążył zlecieć cały olej, więc zakręcimy z powrotem korek. Przy odkręcaniu korka zapomniałem dodać, że należy zwrócić uwagę, aby nie spadła nam podkładka uszczelniająca. Ponieważ jeśli zapomnimy tego sprawdzić, no to później po dokręceniu może nam uciekać olej spod korka. Teraz nadszedł czas, żeby nalać olej. My wykorzystujemy do tego olej robiony dla firmy Korbanek przez firmę Fuchs Semiral, który również jest testowany, używany od wielu lat przez naszą firmę w silnikach Fenda czy też masy Fergusona. Do tego ciągnika, do silnika wchodzi 5 litrów oleju. Tego stopniowo będziemy sobie wlewać i sprawdzać jego stan.
wlaliśmy 4 litry. Teraz sprawdzimy stan oleju na miarce. W tym ciągniku miarka znajduje się z lewej strony, zaraz przy kabinie. Ma bardzo czytelną podziałkę, zaznaczone 3D nawet. Widzimy, mamy tuż przy minimum, więc jeszcze około niecałego litra musimy wlać. Sprawdzimy jeszcze raz poziom. Chwilkę poczekamy, aż olej spłynie na dół silnika. W międzyczasie chciałbym Wam pokazać, że ciągnik ten akurat miał wymienianą też tylną szybę. No, wskutek nieuwagi operatora najprawdopodobniej była otwarta szyba, gdy podnosił piaskarkę, no i niestety strzeliła, trzeba było ją wymienić. Także trzeba uważać, jak się pracuje, niestety, albo istety. Sprawdzimy ponownie stan oleju. Widzimy, jest równo z maksimum. No jeszcze troszkę zostanie zaciągnięte przez silnik po odpaleniu w filtr, także sprawdzimy jeszcze raz potem stan tuż po odpaleniu silnika. Teraz wykonamy czynność przez wielu zapomnianą, mianowicie smarujemy punkty smarujące. Wielu użytkowników zapomina o tej czynności podczas okresowych przeglądów. My jako mechanicy przypominamy o tym za każdym razem. Do tego celu ja wykorzystuję smarownicę Fuchs, dostępną na naszym sklepie. Jest bardzo poręczna, wygodna. Nie ma problemów z tym, żeby się zacisnęła na kalamitce. Jak widzimy, w tym ciągniku punkty smarujące są oznaczone na czerwono kapturkami. Wcieramy resztkę smaru. Wielu z Was może zauważyć trochę rdzy. To jest efekt soli drogowej, którą ten ciągnik rozsiewa po ulicach. Jest bardzo destrukcyjna dla maszyn pracujących w tych warunkach. Należy tu pamiętać właśnie, by w takich warunkach jeszcze częściej smarować maszynę, no i myć ją w miarę możliwości, tak często jak się da. Weszło.
sosu. Przednią oś mamy opanowaną. Teraz przesmarujemy punkty znajdujące się z tyłu ciągnika. Mamy je na zwolnicach. Więc skończyliśmy smarowanie, teraz odpalimy ciągnik, żeby chwilę pochodził. Musimy dać mu czas, kilkadziesiąt sekund wystarczy, myślę, aby nowy olej wszędzie się rozszedł. Po zgaszeniu silnika należy odczekać chwilę, aby cały olej z powrotem spłynął do miski. Po kilku minutach sprawdzamy jeszcze raz stan oleju w silniku. Jak widzimy, poziom jest ponad połową, czyli idealny. Także już tak zostawiamy. I jeszcze ważną czynnością przy przeglądzie silnika jest oczywiście sprawdzenie bądź też wydmuchanie, jeśli jest zanieczyszczony, filtra powietrza silnikowego. To jest łatwe odpinanie. Mamy poręczną rączkę do wyciągania. Są dwa wkłady, wewnętrzny i zewnętrzny. Jak widzimy, są one w dobrym stanie. Nie musimy ich dzisiaj czyścić. No, ciągnik nie przepracował wiele. Także wszystko jest dobrze. Montujemy ponownie filtr. I oczywiście zamykamy korek oleju.
Także to by było na tyle. Widzimy, przegląd jest bardzo prosty silnika w tym ciągniku. Także pozostaje mi nic innego jak się pożegnać. Zachęcam do subskrypcji, do dawania łapek w górę. A ja zajmę się czyszczeniem narzędzi, bo oczywiście należy swoje stanowisko po skończonej pracy posprzątać. Dziękuję, do zobaczenia.